Ostatnie 2 tygodnie pozostały na udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Kto się nie spisze, zapłaci karę. Niemałą. 5 000 zł. Spis trwa od 1 kwietnia. Przez ten czas z obowiązkowego udziału w statystycznej procedurze wywiązało się niespełna 70% Suwałczan. A można to uczynić szybko i łatwo. Jeśli do tej pory nie skontaktował się z Tobą rachmistrz, wciąż możesz skorzystać z samospisu internetowego lub z infolinii. By uczynić to przez internet, wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl, kliknąć w napis Przejdź do aplikacji spisowej i podając odpowiednie dane, otworzyć formularz. Inne rozwiązanie to infolinia. Wystarczy zadzwonić na numer 22 279 99 99, który działa we wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotą i niedzielą w godzinach od 8 do 20. Te dwie metody dostępne są dla osób, z którymi jeszcze nie skontaktował się rachmistrz. Przedstawiciele GUS-u dzwonią z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Jeśli odmówisz udzielenia informacji, zapłacisz karę. Pierwsze w kraju wnioski o ukaranie osób odmawiających udziału w spisie trafiły już na policję. Grozi im kilkutysięczna grzywna. Z karą, ale pozbawienia wolności i to sięgającą nawet 2 lat, muszą liczyć się ci, którzy podadzą nieprawdziwe informacje. Zakres zbieranych danych obejmuje między innymi informacje demograficzne, o aktywności ekonomicznej, wykształceniu, zasobach mieszkaniowych, migracjach. Nie ma w spisie pytań dotyczących wysokości wynagrodzeń lub oszczędności.